Co zaciemnia duchowe widzenie? Ewagriusz mówi prosto. Urazy, wybuchy popędliwości i gniew. On gniew wręcz nazywa furią. Jeżeli damy się pobudzić do furii, jeżeli nawet w tym dobrym sensie w walce damy się wybić, pokonać temu, co w nas cielesne, temu, co w nas jest taką ludzką tylko emocją, wtedy pozbawiamy się duchowego widzenia. Czasami mamy takie dylematy, czy nie potrzeba się gniewać. I często trzeba by powiedzieć, potrzeba, ale patrz jednocześnie, czy to cię nie pozbawia duchowego widzenia. Jeżeli stracimy duchowe widzenie, to nawet gdybyśmy mieli rację, to nie będziemy wiedzieć, jak dalej podążać. Warto stawać w prawdzie, ale jednocześnie uważać, by nie utracić duchowego widzenia.